Sponsorem wiadomości jest sklep Castorama, sprzedawca czujników tlenku węgla i dymu. Dzięki udanej interwencji policji potencjalny samobójca nie skoczył z mostu. Czy takie akcje to bohaterstwo, czy obowiązek służby? Już za chwilę opowiemy o działaniach policjantów. 8 lutego, Marcin Miłkowski. Witam Państwa w dzisiejszych wiadomościach Regionalnej Telewizji Opolskie. Trudny do rozwiązania problem miast. Kto posprząta po czworonogach? Tragedia. Trawniki straszne. Wystarczy, że się dzieci bawią na podwórku i po prostu widać to. Czy w naszym mieście można się rozwijać? Duże możliwości, tylko chęci, żeby były. Policjanci z Nysy uratowali młodego mężczyznę, który chciał skoczyć z mostu. Niedoszły 22-letni samobójca był pod wpływem alkoholu. Obecnie znajduje się pod opieką specjalistów. Do zdarzenia doszło w nocy z 5 na 6 lutego. W środę około godziny 23 dyżurny Nyskiej Komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że na wiadukcie przy ulicy Piłsudskiego stoi mężczyzna. Dyżurny natychmiast skierował tam patrol policji. Kiedy dotarli na miejsce, mężczyzna znajdował się po zewnętrznej stronie barierki i usiłował skoczyć. Uratowali go starszy sierżant Piotr Lorek oraz sierżant Iwona Rozlepiło. Policjanci chwycili go za ręce, udarmiając ten na każdej takiej akcji policjanci są narażeni bezpośrednio na utratę zdrowia, życia i podejrzewam, że w tej akcji również trzymali go za ręce. Mogło się zdarzyć tak, że przeciągnął ich. Bardziej, że mamy wiedzę, że się wyrywał, że nie chciał tej pomocy. Strażacy założyli mężczyźnie liny i wraz z policjantami przyciągnęli go na drugą stronę barierki. Mężczyzna, mieszkaniec naszego powiatu, został niezwłocznie przewieziony do szpitala specjalistycznego. To temat wyjątkowo nieprzyjemny, a bywa, że także śliski. Powraca wraz z topniejącym śniegiem, ale tak naprawdę nigdy się nie kończy. Dzieli mieszkańców polskich miast na tych, którzy posiadają i tych, którzy wdeptują. Spuszczone głowy, wytężony wzrok, po prostu uważna obserwacja. Skutki chwilowej dekoncentracji sporo kosztują, a na pewno nieprzyjemnie pachną. Tragedia. Trawniki straszne. Wystarczy, że się dzieci bawią na podwórku i po prostu widać to. Po zimie to już jest... Strasznie, no widać po prostu. Powiem, że Armagedon na trawnikach wszędzie. W Genewie kara pieniężna za pozostawienie odchodów psa w miejscu publicznym może wynosić nawet równomierność 8 tysięcy złotych. Wbrew temu, co widzimy na chodnikach, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, właściciele psów w Polsce również zobowiązani są do sprzątania nieczystości po swoich pupilach. W przeciwnym razie mogą otrzymać mandat w wysokości 500 złotych. Straż Miejska ma obowiązek ścigać każdego sprawcę wykroczenia, a to jest też również wykroczeniem. W ubiegłym roku Straż Miejska w Nysie wypisała 16 mandatów. 1/4 zgłoszeń pochodziła od mieszkańców miasta. Świadomość społeczeństwa wydaje się zatem wykazywać tendencję wzrostową. Niestety zdaje się nie dotyczyć właścicieli psów, którzy zamiast sprzątać... Uciekają. Uciekają, chowają się po klatkach. No nie chcą po prostu być ukarani. Strażnik czy policjant nie musi przyłapać właściciela z psem na gorącym uczynku. Wystarczą zeznania świadków lub zgłaszającego. Straż Miejska wykorzystuje monitoring wizyjny, także mieszkańcy nie szczędzą starań przy amatorskich nagraniach, które mogą stać się dowodem w sprawie. A sprawy w ogóle mogłoby nie być. Wystarczyłyby dobre chęci, woreczek i kontener na śmieci. I niby wszyscy o obowiązku sprzątania po pupilu wiedzą. Jak już się ktoś decyduje na zwierzątko, to jednak powinien wziąć tam odpowiedzialność. Niektórzy nawet do niego się stosują. Ja mam pieska, to sprzątam po nim. A jednak w praktyce bywa różnie. Czasami, jak zauważę, że ona najczęściej wyprowadza, że ona ma woreczki, to przyznam, ale różnie z tym bywa. Psie odchody są wszędzie, na chodnikach, trawnikach, ale i na placach zabaw, nawet tych zamkniętych. Tymczasem psie odchody stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pazożytniczych u ludzi, jak toksokaroza czy tasiemiec, na które szczególnie narażone są właśnie dzieci bawiące się na trawnikach i w piaskownicach. W obliczu ignorancji na nic zdają się akcje edukacyjne prowadzone w gminie. Były między innymi plakaty informacyjne o tym, co należy robić, że należy sprzątać po swoim pupilu, kiedy idziemy z nim na spacer. Były rozdawane jednorazowe woreczki z papieru i łopatki. Były także happeningi organizowane przez młodzież z niskich placówek oświatowych.
W Zielonej Górze rozwiązaniem miałoby być zatrudnienie specjalnej firmy do sprzątania. Urząd Miasta w Szczecinie zakupił specjalne odkurzacze do sprzątania psich odchodów. W Nysie co jakiś czas powracają rozmowy dotyczące wytyczenia specjalnych terenów, gdzie właściciele psów mogliby wyprowadzać zwierzaki. Ten temat chcemy w najbliższym czasie konsultować ze społeczeństwem. Takie miejsca, jeżeli miałyby powstać, to oczywiście w centrum miasta, gdzieś na terenach zielonych naszego śródmieścia czy osiedli. A problem jak śmierdział, tak śmierdzi. Od czwartku 7 lutego trwa akcja powroty. Kontrole prowadzone są na terenie całego powiatu. Działania związane są z zakończeniem ferii zimowych w województwie opolskim. Zakończą się 10 lutego. Nyscy policjanci będą kontrolować przede wszystkim stan trzeźwości kierowców. Bilans pierwszego dnia akcji: jeden zatrzymany. W wydychanym powietrzu miał 0,19 mg alkoholu na litr. Mundurowi zapowiadają, że pod specjalnym nadzorem znajdą się pojazdy przewożące dzieci i młodzież, w tym autokary wycieczkowe. Do kontroli zgłaszać mogą je także rodzice. Prosimy tylko o to, aby wcześniej zadzwonić, poinformować, gdzie będzie wyjeżdżał dany autobus, skąd, i policjanci na pewno podjadą i skontrolują taki autobus. Wszystkim kierowcom życzymy bezpiecznego powrotu do domów. Nuda, nuda i nuda. Ale czy faktycznie jest to rzeczywistość? W dzisiejszej sądzie sprawdzaliśmy, jak mieszkańcy Nysy oceniają możliwość rozwoju dzieci i młodzieży w naszym mieście. Dla prawidłowego rozwoju każdego człowieka ważne jest, aby docierała do niego jak największa liczba bodźców intelektualnych. Chodzi tu nie tylko o edukację, ale również możliwość rozwijania własnych zainteresowań. Pytaliśmy mieszkańców, czy Nysa dobrze spełnia taką funkcję. Szczerze mówiąc, Nysa nie zapewnia żadnego rozwoju młodzieży. Tak naprawdę Nysa, jak wiadomo, to jest miasto emerytów i rencistów. Ja uważam, że troszkę mało jest takich miejsc, gdzie młodzież mogłaby się tak spotkać w szerszym gronie. To, co się w Nysie dzieje, to jest naprawdę śmieszne, bo w sumie wydaje mi się, że Nysa ma dobre perspektywy i ma możliwości, tylko że kompletnie niewykorzystywane przez scenę polityczną. Gdyby jeszcze tej wyższej szkoły nie było, to już całkiem tragedia byłaby. Być może jednak takie opinie są wysoce przesadzone. Czy faktycznie młodzież nie ma możliwości rozwijania swoich zainteresowań? Duże możliwości, tylko chęci, żeby były. Myski Dom Kultury coś oferuje, bo nieraz tam słychać różne próby i widzę wychodzącą tą młodzież. Koła naukowe, na studentów na przykład, jednostka strzelecka, strzelec, gdzie młodzież może się rozwijać. Dużo jest takich rzeczy dla małych dzieci, tam jakieś szkoły tańca, jakieś chyba jest tutaj dwie drużyny piłkarskie są, jest drużyna siatkówki chyba. Na przykład jest dom kultury, w którym jest wiele rzeczy, na przykład tańce. W niektórych przypadkach niezadowolenie spowodowane jest brakiem wiedzy. Znaczy nie mam akurat dzieci w takim wieku, także trudno im powiedzieć, a często mnie nie ma w tej Nysie. Jakie zatem mogą być powody tego, że tak często słyszy się, że Nysa umiera? Młodzież chodzi na imprezy, no właśnie, dlatego że za dużo imprezuje. Trzeba je nagłośnić trochę więcej tych, bo niektórzy chcieliby coś, ale nie wiedzą. Gdyby ktoś tak wyszedł przed szereg, coś powiedział, jakieś billboardy zrobił i zachęciłby to. Na pewno by dużo młodzieży by poszło. Być może, aby uatrakcyjnić możliwość rozwoju w Nysie, władze miasta powinny posłuchać samych mieszkańców. Baza kulturalna, jakieś lokale, kina, tego jest mało, prawda? Czy dom kultury, spektakle, tego typu rzeczy, które przyciągają młodzież. Organizować coś dla młodzieży, jakieś wspólne spotkania, tak jak właśnie lodowisko jest taką fajną inicjatywą, gdzie można się spotkać. Można było robić jakieś takie turnieje, czy to halowe, czy coś. Takie rzeczy działają często we Wrocławiu. Infrastrukturę troszkę rozwijać, jakiś taki aquapark, taki typowy aquapark, że jakieś zjeżdżanie porobić, jacuzzi czy coś. I na przykład jakby było lodowisko takie zadaszone cały rok czynne, to też byłaby jakaś atrakcja zawsze. Jakie są faktyczne możliwości rozwoju w mieście, trudno jednoznacznie ocenić. Jedno jest pewne. Grunt to dobre chęci. Współczesny rynek muzyczny to obszar, który zagospodarowują wielkie koncerny muzyczne. I wydawać by się mogło, że jest tyle produkcji, że mysz się nie prześliźnie. Jednak muzyka underground z racji swojej niezależności zawsze znajdzie swoich odbiorców. Może nie będą to milionowe nakłady, ale zawsze coś. Młodzi artyści z Nysy postanowili podzielić się swoją twórczością przed naszą kamerą. Yeah.
Fragment numer 1, miesiąc 27. Zdobyte pierwsze z pierwszych kilkunastu stępień. Pierwsze rymowane słowo, pierwotne wersety. Emocje przyszły z fału kosmicznej komety. Satysfakcja, euforia, duszy krzyczała gloria. Bez bitu w lekkim świetle, jakby Kalifornia. Zbytów filmu utrwalający się jak zapad domu. Rozszczepiony z pierwszych atomów, bez mikrofonu. Czułem się jak... Wszyscy mamy swoje marzenia, jednak nie każdy ma tyle odwagi, by próbować je spełnić. Vadim, Semim i Martin odwagę mieli. Wspólna pasja, jaką jest muzyka hip-hopowa, połączyła ich już kilka lat temu. Dzięki ciężkiej pracy stworzyli własne utwory, a niedługo mają zamiar wydać swoje płyty. Zaczęło się od takiego hip-hopu typu Peja, Grupa Operacyjna, Eminem, te takie pierwsze amerykańskie kawałki. Bracia mi najbardziej nakręcali, denerwowali mnie wręcz muzyką, cały czas rap amerykański. No i później tak jakoś mi się to wkręciło, zacząłem właśnie Eminema, Tupaka słuchać najwięcej. Hip-hopu słuchałem już 8 rok. Zaczęło się ogólnie od tego, że dostałem Walkmana od brata i z tym jeszcze parę kaset. Każdy numer ma swoje przesłanie. By je jednak odnaleźć, trzeba zagłębić się w treść i znać trochę życie współczesnej młodzieży. Inspiruję się głównie polskim hip-hopem, trzeci wymiar, właśnie Paktofonika, Kaliber. Staram się w swoich tekstach ukrywać tą treść pod osłoną metafor. Dla Vadima i chłopaków z Epicentrum tworzenie muzyki hip-hopowej to nie tylko pasja, ale również walka ze stereotypami. Z różnymi przypadkami się spotkałem, że ludzie oceniają po stereotypach, że hip-hop jest taki, że taki. W mediach pokazują tylko ten negatywny sposób. No i my chcemy to odmienić. Chcemy, żeby ten hip-hop był postrzegany inaczej. Hip-hop to jest muzyka opowiadania o życiu i przekazanie do tego ludziom, żeby zrozumieli, jakie jest życie, a na przykład ja, do mnie na przykład nie docierałem takie disy, wyzywanie kogoś. Towarzyszy im hasło znanego artysty hip-hopowego Focusa, zaczerpnięte z jego utworu Powierzchnie tnące. Hip-hop nie dzieli nas, a łączy. Jak można zatem określić muzykę hip-hopową? Nie robimy tego przede wszystkim za kasę. Robimy to, żeby się wypromować, żeby pokazać, że młodzi też coś potrafią. Nie lubię tego określenia, jak ktoś mówi, że w hip-hopie są piosenki, ale to już zależy, jak kto woli. Niektórzy mówią ludzie, że to coś, o czym śpiewasz w rapie. No, rap to nie jest śpiewanie tego, tylko po prostu to jest rapowanie, to jest mówienie. Pod podkład, no bo jakby raperzy śpiewali, to ja nie wiem, co by z tego wyszło. Ja chronię muzykę za kordycją, przed audycją, wiesz, wiem, działasz z pełną prohibicją, dając siłę moim bitom, buduję moje flow, dając radę wszystkim z hitom. Wydanie własnych płyt jest dla nich dużym wydarzeniem, lecz nie są to jedyne ich marzenia. No stać się takim muzykiem prawdziwym, a takim trochę mniejszym marzeniem to chciałbym kiedyś tak z jakimś zespołem takim rockowym, punk rockowym nagrać jakiś dobry, mocny utwór. Wybudować jakieś studio konkretne, nagrywać cały czas, obróbkę dźwięku cały czas robić, tworzyć bity. Jednym z większych marzeń jest dla mnie nagrać jakiś utwór z trzecim wymiarem. Wbrew opinii pesymistów okazuje się, że nawet w małym mieście takim jak Nysa można wiele osiągnąć, jeśli tylko bardzo się tego pragnie. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Życzę Państwu spokojnego i udanego weekendu. Na kolejne wiadomości z regionu zapraszam już w poniedziałek, 11 lutego. Do zobaczenia. Sponsorem wiadomości jest sklep Castorama, sprzedawca czujników tlenku węgla i dymu. Czujniki już od 79 zł.